Miopia po łacinie oznacza krótkowzroczność, czyli jak może być diagnozowana krótkowzroczność, robimy badanie np. przykład autorefraktometrem, to jest badanie automatyczne, które wykrywa nam automatycznie wartości negatywne wartości dioptrii, lub możemy tak samo poprzez dobranie szkieł kontaktowych, tak samo skorygować wadę wzroku, i to jest diagnostyka krótkowzroczności możemy też wykonać biometrię. Za pomocą której możemy zmierzyć długość gałki ocznej, która też nam jeszcze może potwierdzić, że to jest krótkowzroczność, czy już powiedzmy bardziej poważna krótkowzroczność. Krótkowzroczność można korygować za pomocą okularów, za pomocą szkieł kontaktowych lub za pomocą korekcji wzroku, za pomocą laseru, za pomocą implantacji soczewek fakijnych lub refrakcyjnej wymiany soczewki.